Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was w kolejnym materiale pogadankowym na temat World of Warships i dzisiaj moi drodzy wymienimy sobie najczęściej popełniane przez graczy błędy. Kiedyś już na moim kanale pojawił się podobny materiał, tam było tych błędów 7, ale to było nagrywane prawie 4 lata temu, w związku z czym moje pojęcie o grze było też dosyć, dosyć nikłe. Nagrywałem to jako bardzo początkujący gracz. No i teraz y, miałem to rozegrać w innej formie, miałem po prostu powtórzyć sobie tamten materiał, oglądając go i komentować te błędy, które wtedy wymieniłem na nowo, ale to by było zbyt nudne, tam jakość tego wideo była taka sobie w związku z czym wymienimy sobie dzisiaj te najbardziej najczęściej popełniane błędy przez graczy już takie jest z takiej perspektywy gracza, który rozegrał jakieś tam 11 tysięcy bitew, bo chyba około tyle mam na koncie, no także troszeczkę to już bym oceniał inaczej. No i wypisałem sobie tutaj to wszystko na karteczce, także omówimy sobie najczęściej popełniane błędy. Jednym z nich jest nieobserwowanie minimapy. No i moi drodzy, gra sobie taki koleżka, płynie sobie na kapa, Myśli, że ma wsparcie, nagle wsparcie postanowi zawrócić albo się rozpłynąć na boki. A koleżka w ogóle nie zwraca na to uwagi. Po drugiej stronie kapa robi się czerwono od przeciwników. No i gościu ginie. No i jest pretensja o to, że nie ma wsparcia, ale gdyby zauważył, że na tej minimapce zieloni się odwracają, rozpływają, nie wiem, coś, cokolwiek robią, że nie będą nam pomagać, to może w porę podjąłby decyzję o tym, żeby jednak w to miejsce nie płynąć. Także. Warto obserwować minimapę, widzieć co się mniej więcej dzieje, gdzie się ewentualnie skierować, jakoś tam rozplanować swoją grę pod względem tego, gdzie będziemy się kierować i gdzie są nasi, gdzie są czerwoni. Bo jeżeli tego nie robimy, no to prędzej czy później ktoś nas zaskoczy. Bo wszystko to, co widzimy tu na ekranie głównym, gry na pewno nie wystarczy nam na planowanie całej bitwy. No bo wiadomo, pole walki jest dosyć obszerne i ten biały obszar, znaczy jaśniejszy obszar na minimapce wskazuje nam, ile widzimy, także praktycznie. Większość większości mapy nie jesteśmy w stanie obserwować naraz, także warto minimapkę obserwować. Kolejna sprawa, zły dobór amunicji, moi drodzy. Większość graczy, na, wyobraźmy sobie sytuację, że mamy dwa stojące na siebie pancerniki. Skontowane, przeciwpancerne nie wchodzą, a obaj tłuką do siebie namiętnie z przeciwpancernych, nie robiąc w zasadzie nic. Gdyby jeden zmienił na obeki... Drugiego podpalił, może zmusiłby go do ucieczki, może by mu zrobił w końcu jakiś damage z tymi pożarami, czy samymi pociskami z alfy. Także y, często jeżeli kogoś złapiemy burtą, no to goście strzelają z obeków. Y, warto mieć też perk'a na okrętach, które długo przeładowują, które nam to przeładowanie skraca o połowę. Także w takiej sytuacji nie niewyspotowani, jeżeli jesteśmy, no to możemy zmienić typ amunicji załadowanej z pepanców na obeki, czy odwrotnie i jak najlepiej wykorzystać na się okazję do tego, żeby zadać duży damage, także y, pamiętajcie, żeby dobierać odpowiednio amunicję, jeżeli jesteście pancernikiem, wiecie, że w pobliżu jest niszczyciel poza Habarowskim i harugumo, bo one dostają penetrację z pepanców tak samo jak kiedyś no to warto jednak przerzucić sobie na te obeki, fakt faktem jest też pewne ryzyko, że y, gdzieś stworzy się sytuacja do wsadzenia komuś kilku cytadel na większej odległości i wtedy jesteśmy z ręką nocniku, czyli z obekami w lufie. No ale niestety na wszystko się przygotować nie możemy. Musimy eliminować największe ryzyko, jakie nam grozi. Także musimy żonglować amunicją. I jest kilka okrętów w grze, które wybitnie tego wymagają. A są też takie, gdzie w zasadzie wystarczy nam jeden typ amunicji przez całą bitwę. Nie musimy nic z tym robić. Oczywiście, mając na względzie to, że jeżeli nasz ostrzał przeciwnikowi nic nie robi z pepanców, no to warto jednak amunicję zmienić. Kolejny błąd często popełniany przez graczy to jest, moi drodzy, stanie w dymie. Jeżeli mamy hydro, to już nie daj Boże bez niego. I stanie w dymie do przeciwnika centralnie burtą. Także jeżeli płyną w naszym kierunku torpedy, a zawsze będą przeważnie płynęły, bo wiadomo, że jak ktoś stawia dym, to będzie w nim siedział i trzeba ten dym storpedować, no to warto sobie odpalić hydro. Bo możemy mieć przynajmniej większą szansę na to, że tych torped nikniemy. Bo pamię pamiętajcie, moi drodzy, że Stojąc burtą mamy największą szansę na to, że więcej tych torped przyjmiemy. Zawsze ustawieni dziobem lub rufą mamy większą szansę, że dostaniemy jedną torpedę, może dwie jeżeli płyną jedna za drugą i to nam na pewno zwiększy przeżywalność w bitwie. Także jeżeli stoicie w dymie to no ogólnie stania nie polecam, lepiej jest się poruszać po prostu na jednej czwartej, trochę w przód, trochę w tył. Ale jeżeli już musicie stać to stójcie tak ustawieni, żeby Kierunek, z którego mogą wam przypłynąć torpedy, był na tyle bezpieczny, że nie pokazujecie tam pełnej burty i nie stoicie cały czas w jednym miejscu, bo no, najprawdopodobniej skończy się to waszym szybkim zgonem. Także macie hydro, wykorzystujcie je, bo to nie jest dekoracja, to jest po to, żeby tego używać. Kolejny błąd, moi drodzy, to jest zbyt agresywna gra. No to się troszeczkę też wiąże z tym, że nie obserwujemy minimapy. No bo jeżeli nie mamy wsparcia, zdecydujemy się na jakiś push, no to się okaże raptem, że nasi się wycofali. Przeciwników zrobiło się więcej niż yy, sądziliśmy, że jest. No i dostajemy szybki oklep i idziemy do portu. Także yy, można grać agresywnie. Ja uwielbiam grę agresywną, ale trzeba wiedzieć, kiedy można sobie na to pozwolić, kiedy przeciwnika zaatakować. Bo jeżeli zrobimy to zbyt wcześnie, bez oceny sytuacji na, na mapie i w ogóle w meczu, no to. Zostaniemy szybki w pierdziel i pójdziemy sobie do portu oglądać okręt inny, najpewniej, bo ten jeszcze z bitwy nie wróci. Co dalej? Niewłaściwe wykorzystanie okrętu, moi drodzy. Otóż w zasadzie mówiłem o tym w poprzednim materiale. Każda linia dostępna w Word of Warships jest dobra w czymś innym. I warto wiedzieć do czego dana nasza linia, którą gramy jest w czym dobra, bo wtedy możemy zmaksymalizować nasze wyniki w bitwie. Jeżeli na przykład mamy shimakaze, no to nie płyniemy się strzelać z Habarowskim czy z haruguma na działa, tylko pozostajemy w, w, w ukryciu mniej więcej ile się da, no i korzystamy z torped. Wiadomo, mamy minotaura, no to jeżeli z dymem, no to robimy sobie jakiś tam jako okręt wsparcia. Pancerniki brytyjskie, no to raczej na lotierach nie będziemy strzelać z pepanców, bo tam właśnie siłą tych okrętów są pożary. Także warto wiedzieć, czym dana linia się charakteryzuje i jak najlepiej wykorzystać to, co ona nam daje. Bo nie wszystkie okręty służą do wszystkiego i pamiętajcie o tym, kiedy wybieracie sobie jakąś linię. Dalej mamy, moi drodzy. Nieobserwowanie przeciwników. To też tak pośrednio powiązane z punktem numer jeden, czyli nieobserwowanie minimapy. Otóż, jeżeli jesteśmy w walce w zwarciu, mamy w pobliżu siebie 2 trzy okręty, czy nawet jeden pancernik, jeżeli chcemy zrobić zwrot śmierci, każdy wie co to jest. Jeżeli nie, to jest no, pokazanie burty i próba odwrotu, no bo musimy jakoś zakręcić przed tym okrętem, żeby uciec. No to jeżeli nie obserwujemy, na przykład chcemy zrobić ten zwrot, czekamy na gościa, aż wystrzeli, wtedy mamy małą szansę na to, że dostaniemy, jeżeli jesteśmy burtą lub dziobem. Przepraszam, dziobem lub rufą, to wtedy jest większa szansa na to, że ten damage będzie mniejszy. Jeżeli gościu wystrzelił, no to wtedy możemy sobie próbować odwrócić, bo mamy chwilę czasu zanim przeładuje mu się tutaj uzbrojenie. No chyba, że mamy kilku przeciwników, no to wtedy warto zwracać uwagę na wszystkich oczywiście, bo jeżeli skontujemy się do jednego, to może drugi nam będzie w stanie wstadać cytadelę, także musimy obserwować pole walki, to nie jest gra jeden na jeden. I musimy jak najbardziej unikać popełniania takich błędów, że skupiamy się na jednym okręcie, reszta nas nie interesuje, ktoś nam tam ładuje furę torped od dziobu, bo nam wypłynął na blisko, my w ogóle nie interesujemy się tym co się dzieje dookoła, bo strzelamy sobie w jeden okręt. Także moi drodzy obserwujcie mapę, zapewne widzicie, że ja tutaj praktycznie po każdej salwie oddalam widok i robię to z takiego przyzwyczajenia właśnie, żeby widzieć co się dzieje dookoła. Kolejnym właśnie takim częstym błędem jest zbyt długie przebywanie w tym widoku snajperskim, czy tam lornetki, jak zwał, tak zwał, no bo nie wiemy, co się dzieje w pobliżu. Patrzymy na daleko, a tu ktoś na blisko nam robi kakaowego włamywacza, wsadza nam albo torpedy, czy tam jedną, jak to woli, albo sadzi nam stadele jakoś na blisko. Także warto obserwować mapę i obserwować przeciwnika, kiedy możemy maksymalnie wykorzystać jego błędy i jego niedociągnięcia. Błędna ocena ryzyka moi drodzy według graczy, często zdarza się tak, że jeżeli decydujemy się już na jakiś rash, jakieś jolo, gdzie na pewno zginiemy, no to warto to zrobić wtedy, kiedy mamy szansę zabrać ze sobą przynajmniej jeden okręt, bo jeżeli robimy sobie rash w sytuacji, kiedy dostajemy szybki oklep, nie robimy nikomu większej krzywdy, no to to jest po prostu strata okrętu dla naszej drużyny nie jest to w żaden sposób pomocne. Trzeba, moi drodzy, pamiętać o tym, że to jest gra drużynowa i co jest następnym również punktem w tej liście. Po prostu większość graczy nie gra drużynowo. Spójrzcie, co robi ten Kurfurst. On sobie gdzieś tam pływa na 18 km ode mnie, przy czym ja jestem już za kapem. Reszta jego okrętów tutaj walczy w okolicach B. Z tyłu też mamy Smoleńska, taszkięta i Zumo. No nie mają chłopaki wsparcia, jeżeli chodzi o tutaj ostrzał. Pancerniki są zwłaszcza od tego, żeby tankować damage. No ale w dobie istnienia Smoleńsków i innych palących z daleka Badziewi, no to nikt nie chce podchodzić blisko. No ale musimy pamiętać o tym, że tutaj każdy okręt ma swoją rolę i im lepiej ją wypełnia każdy okręt w poszczególnej drużynie, tym większa nasza szansa na to, że bitwę wygramy. No bo w zasadzie ta bitwa, celem bitwy jest wygranie, a nie udział sam. Tak jakby ktoś mi powiedział, że. No, w ogóle nie rozumiem tego podejścia, że gram dla zabawy. No i co? Jakbyś grał w piłkę nożną, to co? Przebiegasz cały mecz, nie dotkniesz piłki i powiesz, że grałeś dla zabawy? Grasz po to, żeby strzelać bramki, żeby wygrać mecz, a nie po to, żeby biegać. Także te tłumaczenia do mnie nie trafiają jakoś szczególnie. No i brak gry drużynowej to jest kolejny punkt. Także pomagajmy naszym. Jeżeli widzimy, że ktoś tam, nie wiem, potrzebuje dymu, a mamy dym niewykorzystywany, nie będziemy go potrzebować, co wynika oczywiście z naszej odpowiedniej obserwacji mapy i przeciwników. No to mu ten dym dajmy, pomagajmy, radarujmy yy, graczom z drużyny, bo to chodzi o to, żeby wygrać. Ja wiem, że fajnie jest czasem naklepać damage'u, ale nie zawsze się uda, jeżeli nasze okręty będą spadać dosyć szybko z bitwy, no to po prostu czasu nam zabraknie, bo przeciwnik nam wszystkie punkty będzie zabierał i bitwa nie potrwa długo. Także im więcej drużynowej gry, tym większa szansa na długą, wyrównaną bitwę, w której możemy naprawdę fajny wynik wykręcić. No i przelećmy sobie jeszcze te wszystkie najczęściej popełniane błędy. Jeżeli ktoś z Was te błędy popełnia, no to warto sobie zapamiętać i się tego wystrzegać. Czyli pierwszy punkt to był nieobserwowanie minimapy, zły dobór amunicji, oczywiście to zależy od sytuacji typu okrętu, stanie w dymie burtą. Samo stanie jest złe w sobie, ale jeżeli już jakoś się poruszamy, no to poruszajmy się tak, żeby zminimalizować szansę dostania torpedy w tym dymie. Zbyt agresywna gra, no to się również łączy z punktem pierwszym, czyli obserwowanie minimapy. A jeszcze nie powiedziałem o złym doborze kapitana i modułów, ale o tym były materiały u mnie na kanale. Każda klasa, każdy okręt były omówione, w zasadzie poza okrętami premium, tu mówię drzewkowych, że były omówione wszystkie linie. Także możecie sobie tam coś wywęszyć, ale jeżeli okręt jest zrobiony źle, nie wiem, Montana pod sekundarkę, Jambard pod sekundarkę, czy no nie wiem, Josino pod torpedy, no to raczej dużego użytku z tego okrętu nie zrobicie. Oczywiście nie są to jakieś kolosalne zmiany, jeżeli chodzi o te perki, ale zawsze jakoś to tam nam ten okręt wspomaga i możemy go wykorzystać jeszcze lepiej w tym, w czym jest dobry. No nie róbmy sobie, moi drodzy, jaj, że będzie ktoś miał shimakaze pod bo stwierdzi, że torpedy i tak są dobre. Torpedy to jest główna broń na takim niszczycielu i mają być jak najlepsze i my mamy mamy korzystać z nich jak najlepiej. No i jeszcze taki, co ja tu jeszcze powiem, moi drodzy, powiem wam jeszcze... Oj... Mam to zapisane w telefonie i muszę go co chwilę odblokowywać. nie yy, Niewłaściwe wykorzystanie okrętu, także każdy ma, okręt ma swoje zalety i trzeba z nich korzystać jak najmocniej. Błędna ocena ryzyka, brak współpracy, nieobserwowanie przeciwników, zbyt agresywna gra i. Yy, no i Ostrzał sojuszniczy to już raczej jest przypadek w większości, ale torpedy z zapleców zdarzają się, widzę często w meczach, także złota zasada. Twoje torpedy, twoja odpowiedzialność. Jeżeli jest chociaż ułamek szansy na to, że trafisz swojego, to znaczy, że torpedy puścisz w odpowiednim momencie i nie powinieneś tego robić. No i tymczasem, moi drodzy, bitwa zbliża się do końca, materiał również, także nie popełniajcie tych błędów, a im więcej popełni ich przeciwnik, tym większa szansa na to, że bitwę wygracie, albo zrobicie dobry wynik przynajmniej, bo ja też wolę zrobić na przykład taki wynik jak tu, 273 fragi, 13 cytek, ale ta bitwa będzie przegrana, ale ja się z tej bitwy cieszę, bo zrobiłem damage, zrobiłem fragi, robiłem co mogłem, żeby drużyna wygrała, a że nie chciała, no to już niestety... Tutaj nie da się nic wyczarować. Także z mojej strony na dziś to jest wszystko. Wystrzegajcie się tych błędów i wykorzystujcie je bezlitośnie u przeciwnika, bo na tym właśnie ta gra polega na min minimalizowaniu ilości błędów własnych, a wykorzystywaniu ich w jak największej ilości u przeciwników. Także z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia. Cześć i na razie.